Przebiłem oponę. Dzień dobry. Dzień czwarty naszej podróży. Dobra? Mam flaszkę ciemniaczoną i piwo, ale audycja nie zawiera lokowania produktu. Przypominam ci, że jest 14:45, a my nadal jesteśmy tutaj i jemy placki ziemniaczane. Prawie. Dawaj, dawaj. No szybsi od Galanta VR4. Poszliście po rozum do głowy. Tak. Wiecie, gdzie jedziemy w końcu? Jakaś galeria. Jakaś galeria w Gdyni. Jedziemy na Gdynię, na Cliff. Garni ich, bo to są tak niezorganizowana grupa przestępcza, że ja nie mogę. Ja nie powiem tego, że ty nie chcesz się oświadczyć dzisiaj. Nie powiem tego do kamery. Ty też wiesz? Ja wiem. Ja też wiem. Ja wiem, co wiesz? Ja się dowiedziałem godzinę temu. No co wiesz? Co wiesz? Co wiem? Wiem o tym, że Teti, czyli nasz kumpel, Leksusiarz, będzie się na molo w Sopocie oświadczał. Weźmy, co dzisiaj będziemy robić. Już nie możemy mówić. Nie możemy mówić, bo jesteśmy w gronie. Ale za chwilę tam pójdziemy. Zgubił znowu! Zgubiłeś już! Jest! To są inside joke. Dokładnie. Ale słuchajcie, jeżeli będziecie z nami, jeżeli będziecie na bieżąco ze wszystkimi eventami, w końcu zrozumiecie. Molo w Sopocie! Ja mam fotę. Idealnie. Tak. Nie w te deski! Pochwal się! Pochwal się! Planowałem to od miesiąca! Robicie ocenkę? Robimy unboxing! A unboxing już był! Co kupujecie? Dla mnie, żeby też było. A, będziemy jeść wspólnie. Bo to jest jej? Moje, nasze. Nasze. Wspólne. A chce mi ktoś nałożyć malin, bo ja nie mam ręki. Te maliny. Jeszcze? Jeszcze trzy. Dzięki wielkie. Jedziemy w HP. Wszyscy weszli? Tak. Siema, jedziemy robić foto! Nawet nie wiesz. Powiedz, co sobie wymyśliłeś. Wymyśliłem sobie, że będziemy strzelać zetką z wydechów i cykniemy sobie między tymi wydechami taką fotkę, wiesz, taką pensji. O kurna. Ty poczekaj, 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 poczekaj. Slajdu nie dodawaj, bo ch**o wyszło. Da radę, ale muszą się pośpieszyć. Policja, halo, proszę przyjechać. Kurwa, no jadzie. Dobra, szybko, bo tu jest ch**o zimno. A ja chcę się piwa napić. Proszę, to lampa dla ciebie. Może tak. Dla fotki wszystko. I mówisz, że ci zimno, a tak się zrobiło cieplutko. To nie jest stanie. Nie, dobra, to po jedziesz w Leksie. Jechałeś w Leksie? Nie. No to robimy wymianę. Co za zeciarz. Ty, co to? Przebiłem oponę.
kucharz? Ale sypło z tamtej. Jeszcze tu? Nie, wszystkie twarde. Co mogło syknąć tak? To było ewidentnie gdzieś tu przy kole z lewej strony. I dziwny syk. No. I już. Jakby się R-Rajda spuścił na którego nie ma. A myślałem, że to statik. Ten olej lejesz, jakbyś lał go do Hondy. Hondziarze be like. Zajebiste. Zostaw te frytki. To nasze frytki. Teraz smażę talarki. Ty, to serio są talarki. I tak o 5 idziemy na molo. No. Nie idziemy na molo. Nie spaliśmy specjalnie do 5 nad ranem, żeby przyjechać tutaj. Co się stało? Zrobiliśmy melanż życia. Stracili prąd na całym wybrzeżu. Teraz mamy ile? Wierzą się tam światła. I można tam robić foty. I nie ma znowu prądu. To jest plan ewakuacyjny. Jak następny razem wróci prąd, każdy za... Da nam swojego domku i odbija kartę. No. Mamy to. Woo! I teraz sobie robię tak. Patrz. Jest! Dobra. A few moments later. Może ty, Klaudia, wiesz, co jest tak ważnego, słuchaj, że kończy. Budzisz mnie o 4:30? Nie ja, tylko Wojtek. I słuchaj, jest ważna sprawa, mianowicie... Jedziemy nakleić wlepę Job Only na molo w Sopocie. I do tego jesteś ty potrzebny, musisz to uwiecznić. Dobra. Yo! Konrad, dobrze, że się obudziłeś. Ogólnie, nie wiem, czy ci nakreślili pomysł. Jedziemy teraz do Sopotu, przyklejamy wlepę, patrzymy na wschód słońca i wracamy. Zapięte na drugi zjazd! Znowu. Znowu jesteśmy w Sopocie. Kilka godzin tu byliśmy, tylko tym razem mamy lepsze wyposażenie. Dokładnie. Jak tam się prowadziło? Pontonem? No. Ej, ale w pewnym momencie miałam taki odruch, żeby bokiem prób przejechać zwyczajnie. Tym razem wstęp jest darmowy. Wielkie fale, ale misja jest szczytna. Szybka akcja. Czekam na wschód słońca. Wybieramy naklejki. Na pewno Rizzoli ja i klasika. Ale ogólnie dobra. Mam jeden pomysł. No. Pierwsza osoba, która na Instastory wstawi selfie z tą wlepą i oznaczy Japonii, dostaje darmowego klasyka. Dobra. Darmowy klasyk za pierwsze selfie. Dwie najczęściejsze osoby, czyli ja i Radek. Trzeba lekko odkleić tą jedną. Patrz, Radek, jakie są fale. Japonii, idzie na najgorszą pogodę, na największe fale, rano. Nie spaliśmy specjalnie do 5 nad ranem, żeby przyjechać tutaj. Mówi głupoty, bo pomyśleliśmy, a chodźcie, pojedziemy na molo i pojechaliśmy, a nie, że specjalnie. Ja chciałem tylko szybko powiedzieć, że w bluzie Japonii zawsze jest ciepło, nawet przy takiej pogodzie. Zobaczcie na ten wschód słońca.
przepływamy? Tak. Dobra. Później będzie nam p***ć. Nie, już jest. I tu jest ciepło. Chyba nie jest zimno. Nie, ale ja spał się, bo jest super. Serio. Stawiam 10 na 10. Ja się... A powiedziałeś siema? Siema. Siema. Siemano. Siemenders. Siema i powiedzieć co Max 50. Siema. Dzisiaj wracamy w końcu do Krakowa. Po tygodniu wrażeń. Pełnych w Trójmieście. Ja prowadzę Lexusa. Najmniejszy człowiek w stawce prowadzi największe auto. Jak do tego doszło? Nie wiem. No ale to teraz musisz jeszcze powiedzieć, żeby subskrybowali kanał. Tomek, a ty powiedz, żeby zostawiali komentarze. Zostawiajcie komentarze. Pamiętajcie o naszych socjalach. No, tak mamy. Nara. Ej, ale to początek filmu, Tomek. To jest gdzieś antenkę? Nie, ma. Ty tu złapał za antenkę. Dobra, to ja wracam na koniec. To nie było trzymania. Aha. Ale to dobrze, się... że wpada w dół, a nie do góry. To. Ile to będziesz jeszcze trzymał? Aż zwiążę. Coś tam jebło.